Usłyszałeś kiedyś pod swoim adresem dobre słowo, słowo uznania, że fajnie coś dobrze wykonałeś, że ciekawie zaśpiewałeś, że ładnie powiedziałeś. Tak? Dobrze, ciesz się tym, podziękuj za to Panu Bogu i do niego ten sukces, tą radość odnoś, bo wszystko, co się dzieje dobrego w naszym życiu, to właśnie dzięki dobremu Bogu. Jednak nigdy nikt nie może powiedzieć, że jest idealny, że jest święty, że jest doskonały. Trzeba być bardzo pokornym w codzienności, bo święty Paweł nas ostrzega, jak ten, kto stoi baczy, aby nie upadł. Piotr ten rybak, o którym dzisiaj chcemy powiedzieć wcześniej Szymon, miał zaufanie u Jezusa. Mówimy o Nim, że pierwszy apostoł, ale zanim został papieżem, ale zanim został tym zastępcą Chrystusa na ziemi, to Musiał zmierzyć się ze swoją słabością. Z jednej strony, kiedy patrzymy na świętego Piotra, to dostrzegamy w nim człowieka bardzo silnego, bardzo odważnego, bo przecież rybak to jest człowiek, który podejmuje bardzo trudną, niebezpieczną pracę na wodzie, na morzu, wzburzonym, zmaganie się z żywiołem, potem liczenie się z tym, że nie zawsze będzie dobry połów. Zmaganie się z też z taką poludzką porażką, że zmarnowany czas też wymagało jakiegoś hartu ducha, żeby zwyczajnie się nie podłamać i znowu kolejnego i kolejnego dnia wypływać, być może już po lepszy połów, a może wcale nie. Takim właśnie był Piotr. Do takiego przychodzi Jezus i go wzywa. Najpierw korzysta z jego łodzi, a potem mówi, pójdź za mną do jego współtowarzyszy, odtąd ludzi będziecie łowić. I oni wszystko zostawiają, i idą za Jezusem. I kiedy patrzymy na życie Piotra, takiego silnego, takiego wielkiego rybaka, to chciałoby się widzieć w nim naprawdę takiego wodza, przywódcę, ale jednak to był człowiek słaby. Ma iść po wodzie. Zaczyna iść kilka kroków i zaczyna tonąć. On nie dowierza. On wątpi. Jezus mówi, Dlaczego zwątpiłeś małej wiary? Kiedy Jezus mówi, że będzie cierpiał, to Piotr mówi: Panie, co ty mówisz? Ty będziesz cierpiał, ty umrzesz, to nigdy na ciebie nie przyjdzie. Dlatego Jezus bierze na bok i mówi mu: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po, po Bożemu, ale po ludzku, nie po Bożemu, ale po swojemu, a więc znowu nie dowierza. W pewnym momencie pyta Jezusa. Panie, co my otrzymamy za to, że poszliś? poszliśmy za Tobą? A więc okazuje się być jakimś materialistą. W ogrójcu wyciąga miecz, zaczyna walczyć. Jezus mówi: Schowaj miecz do pochwy. I w końcu, mimo tego, że zarzeka się, że obiecuje, podczas ostatniej wieczerzy, która przecież jednocześnie była pierwszą komunią i, i Piotra, i, i wszystkich apostołów, Czas pierwszej komunii, gdy Jezus okazuje im swoją miłość, klęka przed nimi, obmywa im stopy, kiedy daje im siebie w świętej Eucharystii, zostawia ją, to czyńcie na moją pamiątkę. To jest moje ciało, to jest moja krew. To pielęgnujcie, to czyńcie. Kiedy mówi, że będzie zdrajca, to Piotr zarzeka się, nie, panie, może inni, ale nigdy nie ja, ja nie. zaledwie kilka godzin później stało się to, co Jezus powiedział. Piotrze, zanim kogut zapieje, ty się mnie zaprzesz, ja Ciebie znam. Piotr nie dowierzał, ale tak się stało. Kiedy go ktoś pyta, ty jesteś Galilejczykiem? Nie, nie ja. Ty byłeś z apostołami, ty byłeś z Jezusem. Nie, to pomyłka, nie ja. I my Ciebie znamy, jesteś też jednym z dwunastu. Nie, zaprzecza. I wtedy zapiął kogut. Piotr zdradził. Materialista, niedowiarek, bojący się, a teraz zdrajca. I można by powiedzieć stanowczo, Jezu, no, kogo ty wybierasz na stoła? Kogo, czy ty się nie pomyliłeś? Ale Jezus nie powołuje świętych, powołuje normalnych. Także takich, którzy przeżywają swoją biedę, swoje grzechy, swoje słabości, żeby ich uświęcić. I nawet jeśli ktoś wydaje się być silny sam przed sobą, a potem okaże się być słaby, bo zawiódł, bo zgrzeszył, bo zranił, nie wolno się poddać. Judasz też zdradził, ale nie skorzystał z przebaczenia. Nie powiedział trzykrotnie Jezusowi: Ty wiesz, że Cię kocham, Piotr. Zapłakał, mówi ewangelista po zdradzie. Jak się musiał czuć? On wyróżniony, on, który zapewniał, że tego nie zrobi. Ten silny człowiek okazał się być taki słaby. To była jego porażka, to był jego grzech. Lęk przed tym, co może mu się stać, prowokuje go, zmusza go do zaparcia się pana, zaparcia się Jezusa, mistrza. Ale potem, kiedy trzykrotnie wyzna wiarę w Jezusa. Kiedy doświadczy go z martwych wstałego, bezkompromisowo idzie naprzód z mocą Ducha Świętego i mówi: To wy zabiliście Jezusa, to wy. On wie, że się naraża. On wie, że będą mocne konsekwencje, nawet do przelewu krwi. I tak się w konsekwencji później w jego życiu stało. Zawalił, zawiódł, mimo że był taki mocny, że mimo że był wyróżniony, okazał się być słaby. Ale ta słabość okazała się później. Czymś, na czym Jezus zbudował. Pokazał Mu: Nie możesz liczyć na siebie. Nie możesz liczyć na własne siły, umiejętności. Walczyłeś z żywiołem, walczyłeś z falami, potrafisz sobie poradzić na wodzie, ale nie będziesz potrafił sobie poradzić z ludźmi, z pokusami. Musisz trzymać się mnie. I to jest zachęta dla nas, drodzy, że kiedy czujemy się silni, mocni, kiedy słyszymy pod swoim adresem dobre słowa, cieszmy się nimi. Ale bądźmy przygotowani, że może przyjść trud. Że może przyjść taki moment, że sam nie uwierzysz, sama nie uwierzysz, co zrobiłeś, co zrobiłaś, i powiesz, ja, ja to zrobiłem, ja, no ja. Tak jak Piotr też zapłakał. Zapłacz, pójdź do konfesjonału i rozpocznij od nowa. Jezus na szczęście widzi w tobie dobro. Widział dobro, widział piękne serce mimo wszystko w Piotrze, w tym, który był materialistą. Tym, który był niedowiarkiem, tym, który okazał się być zdrajcą. Jemu powierzył opiekę nad Kościołem. Tobie dam klucze królestwa. Ty jesteś skała. Na tej skale zbuduję mój Kościół. To, że upadłeś, to, że zawiodłeś, to nie jest koniec świata. Nie poddawaj się. Weź się w garść, ale nie sam. Powiedz Jezu, przebacz mi. Jezu, ufam Tobie. Panie, Ty wiesz. Ty wiesz, że Cię... Kocham, wszystko jeszcze da się odbudować. Jezu, który dałeś szansę Piotrowi, który widziałeś w Nim dobro. Wybacz mi moje grzechy i poprowadź mnie Twoją, tylko Twoją drogą.